tak sobie myślę, że mając taką przewagę, mógł sobie to wykalkulować. Zostawię sobie troszkę energii i koncentracji i pobiję rekord świata w finale. Wszyscy się spodziewają. Gigantyczna muskulatura Adama Peaty'ego to przypomnienie jego rekordu świata i jednocześnie rekordu mistrza świata. Dwa razy w historii wygrywali dotąd. Adam Peaty, Oleg Lisogor i Cameron Vandenburg, a więc jeśli Peaty wygra, ma na to olbrzymie szanse, zwycięży po raz trzeci, to trzeci z rzędu. Tamci wygrywali z przeskokiem. Peaty, tor czwarty od góry ekranu. Amerykanin Michael Andry, Brazylijczyk Gomes, Fabio Scozzoli z Włoch, Peaty, Lima, Brazylijczyk Szymanowicz z Białorusi, Chińczyk Jan i u dołu ekranu Kirill Prigoda z Rosji. Będzie rekord czy nie będzie? Na kogo stawiasz? Ja na Prigodę. Z ósmego toru. Dlaczego nie? Peaty, tor czwarty. Jak skoczy? Tylko, żeby nie drgnąć, bo to zgubiło wczoraj Litwina. A przecież to mogłoby się przydarzyć w takim emocjonalnym wyścigu. Tam u góry ekranu na trzecim torze Scozzoli wystartował świetnie, ale Peaty już nabrał tempa, już osiągnął prowadzenie. Z każdym ruchem oddala się od rywali. Tempo rekordu świata przez niego wyznaczonego blisko. Czy Peaty dopłynie tylko w odpowiednim czasie? Nie. 26.06. Jednak rekordów nie można sobie tak zaplanować. 11 setnych sekundy wolniej od rekordu świata. Adam Peaty, trzeci z rzędu tytuł, drugi tytuł tutaj na tych mistrzostwach. I cieszą się niesamowicie Brazylijczycy. Dlatego, że drugi Felipe Lima, a trzeci Joao Gomes Jr., a więc w otoczeniu Brazylijczyków stanie Brytyjczyk na podium. No to jest niespodzianka moim zdaniem, że dwójka Brazylijczyków. Bo ja wiem. No, na poprzednich mistrzostwach świata Junior był drugi, a Lima czwarty. Nie ma Camerona Vandenburga, czyli jak gdyby automatycznie wskakuje na podium. No to co, pozostali tak się umówili, że puszczamy dwóch. No nie byli w stanie im przeszkodzić. Tak. Chińczyk siódmy, ten brązowy medalista ze 100 metrówki. Szymanowicz piąty. Prigoda. Popatrz, Prigoda z ósmego toru, a był czwarty. Jest kolejność, mamy. Pierwsza trójka poniżej 27 sekund. Rekord Polski dla porównania 27-48 Dawida Szulicha sprzed lat 6. Scozzoli zdyskwalifikowany, widzisz? I wyrównany rekord Azji Jana, czyli Scozzoli, ten jego start to był chyba falstart. Albo też się poruszył. Nie, mógł też uderzyć dwukrotnie nogami do tego. No tak, to prawda. Ale przypomnijmy.